Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i z uwagi na to, że musimy znaleźć jak najszybciej tą naszą Cyrillę na krzywuchowych moczarach, jakieś tam wiedźmy, jakieś tam cuda na kiju, totalnie zignorujemy to i pójdziemy robić coś innego. Konkretnie mówiąc, chciałbym dziś przejść się... Powiedz ty mi proszę, gdzie jest ten znak? Znak drogowy, dzięki któremu będę mógł się szybciej przenieść gdzieś. Tutaj jest. Rozumiem. W każdym razie chciałbym się przenieść z powrotem do miejsca, w którym już kiedyś byliśmy, notabene. Konkretnie mówiąc, do Białego Sadu. Jak to się... Jak się wychodziło z tego? A, mapa świata, dobra. Biały Sad, proszę ja ciebie, gdyż iż ponieważ mamy tu kilka znaków zapytania, które chciałbym sprawdzić. Także myślę, że dobrym pomysłem byłoby zacząć od... A powiedzmy od tego miejsca tutaj. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem. Mamy już znacznie lepszy miecz, także spoko, powinno być w miarę okej. Myślę, że nie zginiemy gdzieś tam po drodze. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer... Tak było. Jej. Paskudna pogoda. Zaraza. No dobrze. No to co? Gdzieś tu był znak zapytania. Tutaj konkretnie. Także myślę, że... Wiecie co? Jeszcze w ogóle zanim to... Idźmy może spróbować to przehandlować, co? Te miecze wszystkie. Opuszczona wioska to nie to. Czy jest tu gdzieś miejsce, w którym znajdę miecznika? Kamień szlifierski. Skoro tu jest kamień szlifierski, to teoretycznie chyba... Będzie miecze skupował? No nie do końca, czekaj. Nilfgaardzki garnizon. Dawaj, tu zobaczymy. Dobra, jednak od drugiej strony pójdziemy te znaki zapytania robić. Jak już obok, to obok. Cześć, cześć. Tak było, tak, tak. Siema, tak, tak, cześć, cześć, siema. Słuchajcie, bo mam pytanie. Cześć. Na przeszpiegi czy... Na przeszpiegi. Pokaż mi swój... Kim jesteś, mój drogi? Czy ty... No kurde, czy ja znajdę w końcu jakiegoś chłopa, który ode mnie odkupi to za w miarę normalny... hajs? No tak, buty to od razu za 16, dobra, sprzedam mu to. Niepotrzebnie to w ogóle noszę. Czy mamy coś fajnego tutaj? O kurde, jakie topory, panie. Mówiliście też, że dużo schematów ominąłem. I map przede wszystkim. Także jak najbardziej też się tym zajmiemy, ale rzemiosło, pokaż mi, co możemy takiego ciekawego tutaj wytworzyć. Miecz srebrny. A miecz stalowy? Jakiś coś? Gorszy niż ten nasz, gorszy niż... No w sumie teraz to chyba wszystkie będą gorsze niż ten nasz teraz obecny. Bywaj. Bywaj. Ty jesteś zbrojmistrzem, także ty mi płatnerzem. O, właśnie, nie zbrojmistrzem, płatnerzem. Gdziekolwiek tu w okolicy znajdę... Ej, w ogóle! Nie, to nie... Czy to tu było, czy to nie tu? Nie, to u barona było. Dobra. Do barona trzeba będzie się później cofnąć. Bo on ma bardzo fajną miejscówkę. O której mało kto wie, a jest tam kilka przedmiotów. Które bardzo chciałbym zebrać. W sumie to nie. Powiedz mi, czy mamy, kurczę, tutaj faktycznie miecznika jakiegokolwiek? No bo dobra, tu jest to spoko. Co tu? Pokaż mi to. No kurde, potrzebuję zwykłego chłopa, który ode mnie odkupi te wszystkie pierdoły typu miecze. Bo nie chcę z tym biegać. No bo po co? O, ręka jakaś, okej. Ty, a gdzie wszyscy? Co, przenocujemy? A widzisz. Synu rodzi, nazwę go Geralt. Powitać. Co ty gadasz? Ale miło. Znajdę tu handlarza jakiegoś.
O, ktoś tam jest, ktoś tam jest. Cześć. Witajcie. Tak, siema, pokaż. Pokaż mi swoje... No to nie do końca. Nie do końca o to mi chodziło, no kurczę. Dobra, bywaj. Bywaj. Bywaj i... no. Bywaj. Gdzie mamy jakiś najbliższy znaczek zapytania? No tutaj mamy nawet 3. No i tutaj się, kurczę, przejdziemy. Coś tam... aha, to wilk. W najgorszym wypadku sprzedamy po prostu. Cholipcia, a dziadkarzem do lasu po suchy chrust wysłał. Co jest? Wow, mam takiego wilka na strzała, ty. To się nazywa miecz. A nie to, co było. Halo. Cóż to za miejsce? No, no nic to nie wniosło do mojego życia. A jeżeli to i tak nie za wiele. No ale dobra, no to idźmy zobaczyć ten znaczek zapytania. O. Dwa oreny. Można. Do widzenia, dobranoc. Dobranoc. No proszę. Ty, bo to oni tutaj pilnują. Kici, kici, taś, taś. No to średnio ci wyszło. Dobranoc. Dzium. No popatrz, czyli kurczę. Co my tu mamy? Nowigradzkie korony, bawełna, schematy. O, fajnie. Jakieś coś do naprawiania, tu jest całkiem okej. No, jakiś chłopek się przewrócił i chyba... O, czekaj, bo coś popodnosiłem. Halo, pokaż mi to, co podniosłem. Jakaś pierdoła na sprzedaż, dobra. Czyli tu byliśmy, tu niczego nie ma, tak? Jelenia skóra. Nie będę podnosił tego miecza. I tak mało, który jest w ogóle cokolwiek warty. Z tego, co zdążyłem zauważyć. Znaczy, może i one są warte, ale ja nie umiem ich sprzedać. Albo nie wiem komu. No, bo tu wilki były. Okej. Jakieś takie rzeczy. No dobra. Byliśmy tu, zwiedziliśmy to. No to w takim razie idźmy teraz tu. Quen, pewnie. Dawaj mi srebrny miecz, bo tu od razu będzie... Coś czuję, że to się zaraz przyda. To jest skrzynka jakaś. Co to za miejsce w ogóle jest? Znaczy... I to już? Ha, to był ten skarb, strzeżony. Przez kogo? Ja bym nikogo nie widziałem. No dobra, jest strzeżony czy nie, nieważne. Idziemy dalej w takim razie. Gdyż tam... Aha, to są te beczki, co wybuchają, dobra. Gdyż tam jest jeszcze jeden znacznik, który chciałbym sprawdzić. Proszę ja was. Żeby nie było mówione, że kurczę miałem i nie sprawdziłem. Dzień dobry wszystkim. Kurde, Nilfgaardczycy, co oni tutaj robią? Halo. Ja nie mam się z nimi bić, czy nie? Nie to. To. No weź ty. Dziękuję.
dziadu ty. Ty dziadu ty. Ale faktycznie, no, zwróciliście uwagę na to, że nie mogę sobie pozwalać na takie szarże. No bo jednak na tym poziomie, jak będę medytował, to i tak życia nie odnowię. Więc muszę mieć to na uwadze. Także warto byłoby jednak troszeczkę się na tym skupić, co robię. O, miejsce mocy. Miejsce mocy. Mogę z niego zacząć. No żeż ty, kurde. Dawaj, Quen. Chodź. Czy ty tu przyjdziesz w końcu? Dobra, noc. Mówiłem ci podejść. To nie chciałeś. To teraz masz. I jeden punkt umiejętności, kurcze pieczone. Pokaż mi postać. Postać, proszę ja ciebie. Moc znaków, tak. Tutaj się zgadza wszystko, tak, jak najbardziej. Ej, mogę już alternatywę. I tak chyba też zrobimy. Czy ja mogę to kupić? O kurde, mogę. Czy to faktycznie już tak będzie działało? Nie to. When? Fuck. Czy mogę użyć tego tak? A potem łazić tak? Fajne. Mega sztos. Dobra. Tutaj znak zapytania ogarnięty. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy coś. Ty i wykrzyknik jakiś. Halko. Tu coś jest. Skąd to się wzięło w ogóle? Co to? Halo? O, witaj, kupcze. Co się stało? Potwory! Cielo oknem wyleciało. Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. No cóż. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. Dobra. No... Wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. No kurde, no pytasz dzika. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam pytasz znać. Dzika, no. Jasne, że ci pomogę, mordo. Znajdź chatę guślarza. Nie chata guślarza, panie, tutaj są ważniejsze questy na horyzoncie. Zadania, proszę ciebie. To nie zadania główne, poboczne, proszę ja ciebie. Pełna kolekcja kart w ogóle, o proszę. Wróć do kapłana wiecznego ognia, porozmawiaj z myśliwym. To jeszcze zrobimy sobie. Zaproszenie Keiry Metz, to nie to. Cenna przesyłka, jest. No panie. Aha. Że co ja mam tu zrobić niby? O. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Kto by sam z siebie tam jechał? No i jest o. Jest i wóz. Jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Wóz jest naszpikowany strzałami. Tak, wiem.
strzała. O tym nie było mowy. No i? Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Dobra, bo tu widzę kilka utopców. Zawsze to jakieś doświadczonko. Chodź. Halo. No to... Specjalnie chciałem... Kurde, nie ma dropu żadnego? Ale lipa. Specjalnie chciałem, żeby kurczę wypadł z niego jakiś ten... Znaczy, jakieś doświadczenie, żeby kurczę sprawdzić, jak ten QN będzie działał. A, czyli tak odpycha tylko. A, still something. Jak na moje, to i tak dalej całkiem w porządku. Czekaj, czy mogę to podpalić? Oczywiście, że mogę to podpalić. Czy warto będzie to podpalić? Narka. No tu nic nie ma. Łe, to panie, to takie rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Co takiego ciekawego mogę... O, jest. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. No i co teraz? Ach co, zwróć cenny ładunek kupcowi. Nie ma problemu, szefie. Będzie szef zadowolony. Daj. Jak to leżą pakunki, nie mogę ich obrabować? Chodź, chodź, płotka. Zaraz się przydasz. Pamiętam tego questa, dlatego wiem, co mam zrobić. Co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? No niezbyt. Przyjrzałem się. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No niech to. Mogę? Halo? Bez przesady, co to za wczytywanie? Dajesz, płotka, dajesz. Gonimy go. Siema. Kurde, kogoś dziabłem chyba po drodze. Szkoda. Jak to się mówi? Ojoj. Trzeba go stąd zabrać. Gdzie? Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wór? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski 6. pułk, 2. kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. Co ty gadasz? To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Jedź. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. No to czyli... Nie ma sprawy. Żyjemy, Temeria nie zginie. A to już jest... ukłon w stronę hymnu polskiego. By the way. No dobrze, tu byliśmy. Czy mamy jakiś jeszcze znak zapytania? Tutaj jest jakiś. Myślę, że możemy się tam przejechać nawet. No dlaczego nie? Rzadko kiedy korzystamy z płotki, więc... Myślę, że dobrym pomysłem byłoby się przejechać po prostu. Odwiedź Triss w jej domu. Co ty gadasz?
Czy ja przez ten obóz mogę przejechać bez żadnego takiego... No tak. Liczyłem, że kurczę będzie tu jakiś handlarz, no. Jeszcze ktoś mnie tam gonić próbuje. Średnio mu wyszło. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Jakieś coś leży. Nie czarownik, tylko wiedźmin. Ło kurde, przypadkiem, nie chciałem w niego celować. Dobranoc wszystkim. I pchły na noc, jak to mówią. Dobra, miecze, jakieś tam pierdółki. Pieniądze mi dajcie. Za co ja mam kupić, kurczę, karty do talii, która jest beznadziejna. Jak to żeście ładnie określili. Ło panie, ile rzeczy. No to tutaj, kurczę, jestem już zaskoczony. Świeczkę im zapalę. No i kurczę, idziemy dalej. Gdzie mamy dalej? Jakiś punkcik? Proszę ciebie. Ogólnie na mapie to się wydaje, że to wszystko jest tak daleko, a w rzeczywistości to jest taki rzut kamieniem troszeczkę. Żeby się nazryć. O. No i już widzę miejsce, gdzie kurczę generalnie powinniśmy dojechać. Chyba, że już tu byłem. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Chyba, że już tu byłem. Już to chyba byłem. Ale moc znaku Quen zawsze jest na propsie. Zawsze warto. Zwłaszcza, że często z niego korzystam. Gdyż, jak dobrze wiecie, jestem fantastycznym wręcz szermierzem. Powiedzmy. Siemanko, cześć, cześć. Czekaj, bo to jakaś osada jest. Jakieś coś. Co to za miejsce w ogóle? Ja wiem, co to za miejsce, czekaj. Czy my nie mamy przypadkiem tutaj jakiegoś, kurczę, questa? Pokaż mi te buty w ogóle tak jeszcze. Lipa. Mapa świata, zadania, właśnie, zadania. Zlecenia wiedźmińskie, zlecenie na skrzekacza, Velen. To niedobrze. Wszystko jest w Velen. Różne miejsca, świetnie. Nie no, my przecież chyba... Czy my już tu byliśmy? Chyba tak. Nie jest ta wioska, która tam miała tą nawiedzoną studnię i coś tam jeszcze? Bo wygląda mi na to, że chyba tak. Tak, byliśmy tam. Czemu tu jest taka smutna muzyczka? O kurde, dzień dobry. Cyk, cyk, cyk. Dziękować. Było miło, ale jak zwykle szybko się skończyło. Kurde, powiem wam, że... To o co z tym chodzi? Bo jakby... Jest zaznaczone na mapce... Jakoby to był jakiś istotny punkt, a w rzeczywistości, kurczę, co to jest? Co mi to... Opuszczone miejsce. Ludzie porzucili to miejsce przepędzeni przez potwory lub bandytów, lecz wrócą tu, gdy zagrożenie minie. No to już minęło. Chyba, że to jeszcze kwestia tego, co jest tutaj.
O kurde, nie gadaj. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Siemasz. To, żem zrobił. Ło kurde. Ty dziadu, ty. Ty, ale weź ty się uspokój. O, podpaliłem go. Jej. I po wszystkim. Ale, ale, moi drodzy. My tu mamy miejsce mocy jeszcze. I punkt umiejętności, kurczę. Spodnie myśliwskie. Dlaczego tu jest tyle... Jakby... spoko, ale... Tam zagrożenie minęło, teoretycznie. No a dalej jest zaznaczone, że nie jest. Ech... Powiedz mi, o co chodzi z tym miejscem teraz? Co to jest quest jakiś, którego nie wziąłem? Albo coś? Tam utopce łażą w ogóle. Może byśmy zobaczyli, o co im chodzi. Czego pilnują takiego ciekawego. Siema. Pany. Ja nie mam. Wiecie, które... Wiecie, kiedy jedzie piątka? O kurde. O kurde, tu jeszcze jeden jest. Siema. Miło było. Cześć, 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 tak. Tak, cześć. Powiem wam coraz, kurczę... Przyjemniej się gra w momencie, kiedy nie trzeba uciekać przed wszystkim. O, całkiem przyjemnie. Całkiem fajny drop. Stronica z manuskryptu. Jakieś pierdółki, jakieś rzeczy. Wydarna stronica od Warsbiesa, okej. No to dobra, no to jak mamy już to ogarnięte. Tu mamy znak zapytania, zaraz dosłownie naprzeciwko, okej. No to tam też pójdzie... A, tam wiem chyba, co tam jest. Tam z tego, co kojarzę, to jest gniazdo potworów. Bo żeśmy je kiedyś mijali i powiedziałem, że to zrobimy, gdy tylko ogarnę jakieś petardy. Bo nie mieliśmy. A teraz już mam. A nie, ty, czekaj. Co ty gadasz? Narka. Panowie, no co tu mam dużo mówić, no przykro mi, no. Ci się nawinęli, no i tak wyszło. Zgaśmy to ognisko. O, jakieś rzeczy. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Powiedz mi, co podniosłem. Pierdełki na sprzedaż. 90 jest warte, widzisz? 90, a kurde, spróbuj to sprzedać, to sprzedaż za 15. Albo za inne 6. 6 i się cieszy, że w ogóle coś dostałeś, człowieku. No dobra. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Tu został jeden znak zapytania i ostatni mamy tam. Dobre. Dobre jest, nie ma źle. 200 metrów, panie. Zeźle sobie coś. Chcę by żyćko odnowić. To tu chyba będzie gniazdo potworów. Chyba sobie żarty ze mnie robisz. Jak ja mam tam wleść?
Nie, dobra, pamiętam to miejsce. Ja odpuściłem ten temat, bo właśnie nie wiedziałem, jak tam wleźć do góry. O, kupiec. Ty, a to ten chłop z Temerii chyba. Co ty gadasz? Czemu tak brzydko mówisz w ogóle? Jak ja mam tam wejść? Ty weź mi pomóż. No jak ja mam tam wleść? Nie no, bez ja już z... No porobili jakieś klify i cholipka wie, jak ja mam tam wejść. No nie gadaj, że dookoła całkowicie, no by to normalnie szynszyl. Ups. No i co? Ale żal. No po prostu tragedia. O. Nie, no ale to jest po prostu kurde żart. Żeby tak leźć dookoła, bo się kurczę nie da inaczej, żarty sobie robicie po prostu. Dobra, idziemy tu teraz. Jak już jest najbliżej po drodze i w ogóle, to idziemy tam. O, ja skurczę ziele. Nilfgaardzki jakiś garnizon chyba to był, nie? Mogę sobie to otworzyć tak po prostu? Aha, to przejście. Łe. O, widzisz. Kurczę. Siema. Dobra, gul, nie gul. Przewróć się już. Dziękuję. O, tam widzę, że jest gniazdo potwora. A nie. A tak. Mogę z niego zaczerpnąć. No to się rozwal. Nie wiem, po co są te prochy. Co to miało być? Zoku. Miałeś jedną, jedyną szansę na to, żeby sobie pójść. Stwierdziłeś, że będziesz się bił. Serio? Uuu, fajne rzeczy. Panie, fajne rzeczy biły. Kolejny punkt umiejętności, kurczę. I proszę ja ciebie, w tym momencie to ja bym chciał... Czy mogę rozwinąć to? Nie mogę, bo żeby to rozwinąć, to potrzebuję jeszcze 3 punkty wydać tutaj gdzieś, okej, rozumiem. Sprawia, że przeciwnik walczy po stronie Wiedźmina. O kurde, to wydaje się być ciekawe. Ale... zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników, efekt skaluje się wraz z mocą znaków. Fajny jest ten taki, że tak daje ręką i tak zieje ogniem, to jest super. Zwiększa zasięg Ard, Arda nie używam. Irden wiem, że buduje takie wieżyczki, które strzelają. Rani przeciwników w zasięgu 10 metrów. Czy mogę kupić, nie kupując tego poprzedniego? Żartujesz. No dobra, na razie wykupmy sobie to. Do końca przynajmniej. Jest tu coś, co mogę sobie wziąć? Pierdoły co prawda, ale zawsze.
O, zobacz ty, następni tam są. Następne jakieś w Gamonie. Ej, właśnie, czekaj. Nara. Wyjmuj ten miecz, bo tam jeszcze są. Miałem przez chwilę takie, kurczę, czy ja stąd wyjdę w ogóle cało? Przepraszam, czy to nie jest miejsce, w którym żeśmy szukali kiedyś? Chyba tak. I tam żeśmy koniec końców chyba znaleźli tego jednego chłopka, nie? Chyba tak. Siemasz. Sorry, nie zauważyłem cię. Najwyżej mnie ochrzanicie... O, proszę. Najwyżej mi ochrzanicie, że nie zbieram z tych psów niczego. A póki co, to kurczę, chciałbym się przejść do tego ostatniego pytajnika, który znajduje się tutaj. Zobaczyć, co takiego ciekawego możemy sobie tam wynaleźć. Może jakiś quest albo coś. No chyba tak, chyba to to miejsce jest w ogóle. Daleko jeszcze? 160 metrów. Dobra. Kurde, ale szczerze przyznam, mega się wkręciłem w Wiedźmina. Naprawdę znowu... Aj, ta muzyczka. Nie, znowu wsiąkam w ten świat. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Kiedy... Siema. Sotemerie! Zabić, okraść trup! Czemu krzyczysz za Temerię, skoro generalnie to... Średnio ci... Znaczy średnio walczysz w ogóle za tą Temerię. Kurde, jakieś podnoszę pierdełki niepotrzebne. Co my tu mamy? Skeligijska zbroja. Aha. Też w sumie nie za wiele. No dobra, ale jesteśmy tu. I to by było, kurczę, na tyle, jeżeli chodzi o, kurczę, znaki zapytania w Białym Sadzie. No. No nie wiem jak wy, ale ja jestem z tego dumny. O, kurczę, ty. No tego to się nie spodziewałem tutaj. Jakaś kcinka i tam dużo rzeczy. Dobra, nie zdążyłem Quena odpalić. Ale generalnie wiem, że jakiś chłopek do mnie krzyczał. Jak przychodziliśmy gdzieś... Aha, to chyba oni byli tutaj. Albo oni, albo kurde, ktoś obok. Może być, że to oni byli. Bo ewidentnie widziałem, że ktoś tam był. Mhm. To chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o znaki zapytania. Przejdźmy jednakże jeszcze do jednego miejsca, gdyż chciałbym pograć w Gewinta. Czekaj. Tutaj jesteś, dobrze. Czyli tam. Nie tykaj mnie. Nie mam zamiaru, człowieku. Co za miejsce, nie do życia. Chciałbym znowu do mostu płaczki. Hmm.
i za normalne chociaż pieniądze spróbować sprzedać pierdoły, jakie udało się zebrać. No i są, kurczę, te zbroje wszystkie fajne. Za to dostanę 16, za to dostanę 3. Dobra, to ci mogę sprzedać. Przerdzewiałe to tam wszystko jedno. Przepraszam. Drobiazgi, gdzieś tu miałem drobiazgi. Proszę, to. Będzie to pewnie. Czaszka, nie wiem po co mi czaszka. No ale generalnie zawsze to jakieś tam pieniążki wpadły, prawda? Czy możemy coś od ciebie kupić fajnego? No nie zbyt. Wiedźmiński miecz stalowy. Skąd ten chłop ma wiedźmiński miecz stalowy? Naprawdę fajna rzecz. Te merskie zbroje są naprawdę fajne, tylko kurcze drogie. Uważaj na siebie. Mówicie, że zarabianie pieniędzy w tej grze jest proste. W życiu. Jest mega trudne. Siema wszystkim. Przepraszam. Uszanowanie. Czy ja karczmarza gdzieś tu kurczę znajdę? Bo kogoś, kto by chciał pograć w Wilda. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Tak, ten tego, ona jego. Bez sensu. Który ja mam poziom w ogóle? Czekaj. 6. A, to od 7 jest tam ta pierwsza zbroja. Dobra, to nie było tematu. Cisza na morzu, cisza. Tak było, nie zmyślam. Tak. Pokaż. Pokaż. Tak. O, moje rzeczy. Czekaj. 4. Dobra, kup ode mnie chociaż te wszystkie rzeczy. No i jakieś tam pieniądze zawsze weszły, no. Buty tropiciela, tu jakieś rzeczy. No dobra, nic ciekawego tutaj tak szczerze nie znajdziemy. Na chwilę obecną. A czy możesz coś dla mnie zrobić? Chciałbym, żebyś coś dla mnie... Co takiego ciekawego mógłbyś dla mnie zrobić? Cena zrobienia 26. Buty, cena za 26. Sprzedam pewnie za 16. Bo pierwszy poziom. Tu nic nie zrobimy, rupieć też nie za bardzo. Spodnie możemy zrobić, o proszę. Nie, to chyba nie ma sensu. Nie ma sensu teraz. Chyba nie ma sensu. Bywaj. Narka. Ciężko to głupek. I, a możemy... Poszukiwania. Nie. Zadania poboczne, no tak. To ona kolekcja kart. Skompletuj kartę do Gwinta. No super. A wygraj unikatową karcz... od Stiepana. Gdzie ja znajdę Stiepana? Który to Stiepan? Karczmasz Stiepan. Siema, tak. Dzieciaczek z łukiem też dobrze. Siema. Gdzie ja znajdę... Welen, ziemia niczyja. Jezu, ile znaków zapytania, panie! Tablica ogłoszeniowa, co to za miejsce w ogóle jest? Aha, to ten garnizon chyba, dobra. Ale nadal... Nadal czeka nas masa robot. Czemu ja się przeniosłem tam? Klikłem omyłkowo, przepraszam najmocniej. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju. Dobra. Gadu. W towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do. My tu gadu, a Niemcy się zbroją. Dziki go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop.
Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczach. O ja, ale ona jest. Gdzie ja się w ogóle przeniosłem? Pod drzewo wisielców, no. Co tam jest? A, dzikie psy, ja się zastanawiam, co to jest w ogóle. Ja nie chcę tutaj być. Ja na chwilę obecną chciałbym się przenieść Kasztel Wrońce. No zobacz, tu jest niby jakiś handlarz. Stół płatnerski i kamień szlifierski. Kowal. Nawet dawaj do kowala. Może on ode mnie kupi te rzeczy. Za normalną cenę, rzecz jasna. A nie za jakieś stawki z kosmosu horrendalne. Siemasz. Witaj. Kim jesteś? Trudno powiedzieć, przemierzyłem... To jak ja! A, tak przeklikałem, ale chyba... Rzucę okiem na twoje... To niedobrze, że tak przeklikałem, a nie. Nic nie masz ciekawego. Nie, to nara. To chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego klemarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. No da. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. W sumie taki obierzy świat, kurczę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A ja nie. Ja mam nadzieję, że będziesz miał jakieś pieniądze. Ej, czekaj, bo tutaj... Ej! Czekaj! Odnów żyćko! Skoro miejscowi tchórzą, to może obcy się zdecyduje. A zaraz! Wszędzie kurwa chamstwo. Cześć, słuchaj. Chcesz wziąć udział? Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. No co, decydujesz się na walkę? No pewnie. Daj, pisiąt. Chętnie się przekonam. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Nie wędrowcem, tylko wiedźmakiem. Przyznać sobie trzeba szczerze, że ta walka nie była jakoś szczególnie emocjonująca. Pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Tak będzie. Musisz pokonać kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z Zalipia. Zowią go Ryborze. Nie ma problema, szefie, nie ma problema. Wow! Powiedz mi tylko jeszcze, gdzie jest kowal, bo chciałbym mu przehandlować jakieś rzeczy. No, wykonuję. A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? No, pewnie. No cóż. Pokaż mi swoje towary. Czy kupisz ode mnie za normalną cenę? Oczywiście, że kurczę nie. Dobra, wiesz co? Zrobimy tak. Ja to zignoruję. O, kupię od ciebie mapę. Bo jeszcze jej nie mam. A tu mówiliście, że to są questy dodatkowe, także tego się trzymajmy. No szkoda mi sprzedawać takich... Dobra, niebieskie sprzedam. Stalowy miecz cechu żmii zostawię. Ten dzikiego gonu też zostawię, bo fajny jest. I te, które mają swoje nazwy, też zostawię, bo to kurczę jakoś tak fajniej wygląda. Całą resztę na handel. No i dobra, powiedz mi, czy wykonujesz jakąś broń, którą mógłbyś wykonać dla mnie? I nic ciekawego nie możemy, bo nic ciekawego nie mamy. No dobra, nic się nie dzieje. Ale chciałbym z tobą zagrać w karty, ale czekaj, wiesz co? Czekaj. Nie mogę wyjść. O nie, czekaj. Masz ochotę na partyjkę gwinta?
Dobra, trudno. Nie mogłem wyjść. Mówiliście, że całkiem sporo błędów popełniam, jeżeli chodzi o samą grę. I że niepotrzebnie trzymam niektóre karty w ekwipunku. Także wysuniemy to. To. I te najsłabsze karty, czyli to. To. Co tu jeszcze jest takiego słabego? 4, 4, 4, 2. To zostawimy, bo to się jeszcze... Ale dwa zostawimy maksymalnie. Bo kurczę, jednak warto mieć taką kartę w momencie, kiedy mamy całkiem sporo... Kiedy mamy całkiem sporo tych... trybuszy i tego typu rzeczy. Dobra, co możemy wywalić, co możemy wyrzucić, co nam się nie przyda. Mamy jedną katapultę. Tego bym chciał wymienić. Manekin. Czy mamy szpiega? Nie mamy szpiega żadnego, kurczę, niestety. Dobra, no to pierwsza runda będzie stricte. Pierwsza runda będzie stricte pod mieczników, myślę. Trzech to nie za dużo, szczerze powiedziawszy. Kurde, niepotrzebnie go wyrzucałem, przecież ja mam tutaj... O nie. Dobra, to gramy katapulty. Tą niepotrzebnie użyłem, przecież ona mi przywraca jedną... Ach, zepsułem. Dobra, daj mi to. I po to się właśnie przydaje ten manekin. Dobra, liczmy na coś dobrego. No bycie normalnie. Przeciwnik spasował. No czemu tak? 4, musiałbym piątkę jakąś rzucić. Dobra, to żeby nie marnować. Dziękuję, 1-0. A powiedzmy, że się przyda. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Trochę mi te karty przeszkadzają. O, tego to się nie spodziewałem. A trudno, niech sobie zagrywa takie rzeczy. Zaraz rzucimy tą kartę, która odsłoni mi czyste niebo i tyle. Się skończy na tym. Co on może jeszcze mieć ciekawego? W sumie chyba nic. Ale dobra. Jedna mu została, dobra. Cyk. Czy się opłaca? Tak, myślę, że tak. Czyste niebo. No patrz, co za dziad. Co ja mam zrobić? No poddaję, no bo co? Już skończyłem. No i dziękuję. I tym akcentem myślę, że zakończymy ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej!